kim gramy? Z Puszczą Niepołomice. Pan Orzełek wam coś przyniesie. Nie gryzę. Dzisiaj realizujemy projekt z budżetu obywatelskiego miasta Gliwice 2024. Aktualnie jesteśmy na wyjeździe z grupą seniorów z Łabęd. Hej, pokolenie Piastyn, my name is Miguel, see you soon on the stadium. De facto fundujesz kibicom koszulki. No tak. Dlatego tak ciężko to dostać i tak ma tą dużą wartość, tak? No, ciężko ode mnie chyba to nie dostać, bo zawsze oddaję, ale wartość to chyba ma, no. Pierwszy dzień szkoły dzisiaj. Co tak, my tu robimy? Co my tutaj robimy? Mamy akcję razem z naszymi kibicami. Dzisiaj rozdajemy plany lekcji oraz vouchery zapraszające na mecz z Puszczą. My akurat jesteśmy pod szkołą na Lipowej, ale ekipa działa na całym mieście. Z kim gramy? Z Puszczą Niepołomice. A jak się nazywasz? Polina Puszcz. To nie jest tylko plan lekcji. No nie? To jest coś więcej. Co to jest? No tutaj masz rozpisane wszystkie kolejki przez cały sezon i możesz uzupełniać wynik. A właściwie dzieci mogą. Jest mecz z Puszczą? Jest, od tego zaczynamy, bo to jest jakby w nowym roku szkolnym. Super, zapraszamy na Okrzei. Dzień dobry, widzieliście, kto was odwiedził dzisiaj? Wow, co to za ptak? No, to w piasta. Pan Orzełek wam coś przyniesie. Nie gryzę. Jak bez zdjęć to fajnie. Dla lekcji. Może nie idziemy do szkoły. Może dzieci idą. O, dziękuję. Pan też widzi? Dziękuję. Dziękujemy. Co to za dzień dzisiaj dla was i z rodziców? Trudny? Dla nas szczęśliwy. Nie, mieliśmy nie mówić. Koniec wakacji, początek roku. Szczęśliwy dlaczego? Bo macie już spokój w domu? Nie. Tak jak? Nie, w ogóle. Co myślicie o tych właśnie planach lekcji w oczergach od Piasta? Super, chłopaki na pewno się ucieszą, uwielbiają Piasta i będą bardzo zadowoleni. Mamy córki, ale też się ucieszą. A Alicja pójdzie z Robertem. A byliście na meczu kiedyś? Córka była. Okej. Okay. Syn chodzi cały czas. Regularnie. Tak, uwielbia Piasta, piłkarzy, więc na pewno się ucieszy. A pani przyjdzie? Mąż na pewno, ja też postaram się przejść. To dziecko już do szkoły idzie, tak? Trzecia klasa. To jest trzecia klasa? Oczywiście. Chyba nie. No, głodomorek, więc nie wyrosło jeszcze. Czujecie się szczęśliwi? Bardzo. A co myślicie o tej akcji Piasta Gliwice, że przyszliśmy was odwiedzić? Bardzo się cieszymy, wspieramy Piast Gliwice rodzinnie i w sąsiedztwie, jak i w klasie, więc cieszymy się bardzo. Aktualnie z Piastem Gliwice zawieramy umowę o współpracy. Mamy nadzieję pozyskać bardzo szczegółowe i dokładne wyniki badań na piłkarzach nie tylko ekstraklasowych, ale także z akademii, czyli młodszych roczników. Mamy nadzieję, że wyniki, które zostaną uzyskane z badań sportowych, będą czymś odkrywczym dla nas i na pewno przyczynią się do rozwoju branży suplementów diety. Naszą misją jest wsparcie suplementacyjne młodych zawodników, jak również zawodników z wyższej kategorii wiekowej. Wspieramy również lokalnie klub Piast Gliwice Futsal. Na pewno liczymy na zwiększenie lokalnej rozpoznawalności, jak i świadomości wśród konsumentów na rynku polskim w kontekście suplementacji i zdrowego żywienia. Umowa dla Piasta oznacza zabezpieczenie drużyny zarówno pierwszej, wszystkie odżywki, suplementy, diety, które są tak potrzebne. Wiemy o tym doskonale, że profesjonalny sport wymaga również profesjonalnego podejścia do tematu żywienia, ale co dla nas równie ważne, to zabezpieczenie naszej akademii. Zapewnienie akademii porady dietetycznej, zapewnienie akademii w pomoc lekarza, ortopedy, lekarza sportowego. No i co najważniejsze dla wszystkich, którzy wyrażą chęć, zgodę, zapewnienie odżywek odpowiednich dla danego wieku. W najmłodszych latach będą to izotoniki, w wyższych rocznikach będzie to również witamina D, izotoniki. Wszystko, co zabezpieczy, co przepisze, co wskaże za właściwe nasz klubowy dietetyk, pan Grzegorz Zydek, który będzie opiekował się zarówno pierwszą drużyną, jak i właśnie naszą akademią.
bardzo istotne dla nas jest profesjonalizowanie Akademii. Bardzo istotne jest to, żeby nasza Akademia wchodziła na kolejne poziomy. Mówimy tutaj właśnie o działaniach związanych z suplementacją. No a w przyszłości oczywiście wiemy o tym, że chcemy stworzyć obiekt odpowiedni dla Akademii Piasta, tak aby mogła trenować w warunkach, na które zasługuje i osiągała jak najlepsze rezultaty. Umowa jest na okres 2 lat, natomiast jest oczywiście deklaracja i chęć z obu stron, że to jest taki początek, pierwsze 2 lata, a pewnie będziemy chcieli kontynuować, jeżeli współpraca będzie dla obu stron satysfakcjonująca. Co tu mamy za nowości, Gosiu? Co to jest torba na buty? Plecak? To jest dworku plecak. Okej, czekaj, no. Jeden model plecaka i drugi model plecaka. Niedługo w sprzedaży, czy już w sprzedaży? To już są w sprzedaży. Słuchajcie, nowości za niedługo już są w sklepiku, jak to oglądacie. Piękne. Jula, co to jest akcja? Będzie wycieczka na stadionie, więc czekamy na naszych gości i przygotowujemy dla nich salę. Witam serdecznie, Krawczyk Radosław. Dzisiaj realizujemy projekt z budżetu obywatelskiego miasta Gliwice 2024. Aktualnie jesteśmy na wyjeździe z grupą seniorów z Łabęd i odwiedzamy nasz stadion Piasta Gliwice w ten cudowny, przepiękny dzień. Dzięki, jak się podobało? Rewelacja. Wszyscy uczestnicy są zachwyceni. Mogli na własne oczy zobaczyć te miejsca, które na co dzień nie są dostępne dla zwykłego zwiedzającego. No i dzięki temu mogli poznać Piasta Gliwice od kulis. Jak się podobało? Super! Super, super, super! Super. Jesteście łabędzioki? Łabędzioki, a mój mąż jest takim kibicem od X lat Piasta Gliwice. Okay. Nie żałuję. Dziękujemy bardzo. To wpadajcie jeszcze na mecze i rozumiem, że łabędy z Piastem, tak? No, na pewno. Myślę, że udało nam się przejść po całkiem sporej części naszego stadionu i opowiedzieć chociaż ułamek tej pięknej historii. Co najważniejsze, uczestnikom się podobało, więc dla mnie to jest wystarczające słowo, podziękowanie. Ale miło Was widzieć, młodzi ludzie. Kochani. Dziękujemy bardzo. Kamil, gdzie niesiesz flagi? Do Piastocholików. Po co? Jakby też mieli swój wkład. Serio? Będą wieszali flagi? Ale gdzie dokładnie? Nad ich sklepem. Okej, fajnie, fajny pomysł, to pozdrawiamy Piastocholików. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Każdy z klubów jest zobligowany rozwiesić tego typu materiały zarówno w szatniach, jak i w pomieszczeniach sanitarnych. Co trzeba robić zawsze? Jedno zdanie? Dbać o dzieci. A czego nie można robić? Bezpieczeństwo, zdrowie. No, trzeba unikać wszystkich sytuacji, które no, są prowokacyjne, zwłaszcza seksualnie. No, jest ileś rzeczy, o które musimy zadbać. To będzie dla wszystkich takie małe przypomnienie, jak powinniśmy się zachowywać. No, powolutku szykujemy się już do roku szkolnego. Nasi zawodnicy funkcjonują w strukturze klas sportowych, więc 1 września, czy 2 września w tym przypadku, no, to jest dla nas okres wytężonej pracy. Jest harmonogram treningów jest przeorganizowany. Wszystko dostosowane jest do planu lekcji, więc zarówno godziny pracy trenerów, jak i godziny treningów są no, zupełnie inne niż te, które teraz mamy podczas wakacji. Dobrze, to co? Czego życzyć? Sukcesów. Nowy skrzydłowy. Nowy skrzydłowy biegnie. Oggi dzisiaj jestem Piasten. Estoy muy contento por estar acá y con muchas ganas de empezar los entrenamientos, los juegos con la equipo y sí, estoy con muchas ganas de empezar. ¿Por qué firmaste este contrato? Porque sentí que era una buena oportunidad para mí y pienso que será una liga que puedo mostrar la calidad que tengo y todo más. ¿No puedes esperar el primer partido con el Piast? Sí, sí, estoy con muchas ganas de empezar con la afición y los compañeros para empezar los juegos de nuevo. Hey, pokolenia Piasten, my name is Miguel, see you soon on the stadium. Co robisz, Fero? Co robisz u Ewy? Płacę za koszulki. No i dobrze, a wy rozdajecie te koszulki, nie. Musisz za nie płacić? Mogę zapytać? No tak, muszę płacić za każdą koszulkę. Czy de facto fundujesz kibicom koszulki? No tak. Dlatego tak ciężko to dostać i tak ma tą dużą wartość, tak? No, ciężko ode mnie chyba to nie dostać, bo zawsze oddaję, ale wartość to chyba ma, no. No, po takim wygranym meczu przez Rakowem to zawsze przyjemnie się oddaje, nie? No, zawsze się staramy, żeby się kibice ucieszyli. Natomiast po przegranym meczu też badajcie koszulki, jakby taką rekompensatę może... No zależy, nie? No jak... ja dosyć często daję, mogę powiedzieć za siebie. Ile koszulek w sezonie rozdajesz? No,
že ty lejlej mečov. To Eva mi lepiej povedela. Dobre. Jak przerwa na kadre, jak spędziłeś ten czas, odpoczynek był? Fajnie, no, byłem w domu z rodziną i teraz powrót i treningi mocne. No to co, sparring z Kieksą, a tak. Potem już mecz z Puszczą. Potem przygotowanie na Puszczę. Teraz dokładamy nowe zdjęcie. Przypomnij wszystkich. Tu mamy Igora Drapińskiego, mamy Lewisa Pitana, mamy Maćka Rosołka i mamy Andreasa Kastantonisa. No nie przy nabytek. Tak. Dobra, to leciałam idzie. Się przy nazwisku, ale uczę się.